też wszystkim. Rocznik 2015. I przejdziemy na długą klatkę. Cześć wszystkim. Siema. Tu jest Derek ze mną. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich windziarzy i wszystkich widzów. Klepcik 2015. Tak. Domyślam się, co tu mogło jeździć, w sensie jak wyglądała osiedlówka tutaj przed tym. Albo jechała, jechała pewnie ta, Zręb pewnie. Zręb oczywiście, 79 rocznik. Od dawnicy to Zręb. Tak. Cześć wszystkim. Rocznik 2015. I przejdziemy na długą klatkę. Cześć wszystkim. Siema. Tu jest Derek ze mną. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich windziarzy i wszystkich widzów. Klepcik 2015. Tak. Domyślam się, co tu mogło jeździć, w sensie jak wyglądała osiedlówka tutaj przed tym. Albo jechała pewnie ta, Zręb pewnie. Zręb oczywiście, 79 rocznik. Od dawnicy Zręb. Tak. Cisa w kabinie. Odpalona, zupełnie nowa. Tak, rocznik 2019. Tak? Tak. Jeszcze nagrałem tą w środku, w kabinie, ale pamiętam jeszcze osiedlówkę, nawet ją nagrałem. No. Chodź. Cześć wszystkim. Klimatyzacji jest nawet 2019, kręki. Tak, ale Orona. Konserwowana przez Kragdźwig. Szkoda, że stary nie jest. No. Wymienili. No, chociaż w dwóch klatkach na szczęście jeszcze jeżdżą. Tak. Jedenastce i dwójce. A może się uda nam dostać? Może, spróbujemy. Ale mam drzwi. Szczerze? No. Pamiętasz moją drugą? Tak, tak, tak. Przykryć drogę. No. Przykryć drogę z nią. No, no dokładnie. Dobra. Szkoda, że... No, no, wbijamy. Chodźmy na górę. Wyjdźmy. No, to chodźmy. Tak. Myślałem, że jest to starsza. Na przykład 2003. Ja też tak myślałem. Ale 2008. Cześć wszystkim. W następnej klatce na pewno będzie osiedlówka. Tak. Jeszcze nie wymieniona. Na razie. No. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku. Później się udamy na ten, na
na te trzy bloki, na ten posunę, czy na tak. Bitwę o Wałki Morskie. No, tylko, jeszcze, tylko wiesz co, nie dzisiaj może. No. Albo może. Jedziemy osiedluweczką. No, jaki dźwięk ma. No. 79. Tak domyślam się. No, klimatycznie. Tak. Druga generacja. Jakiś śmieszny obrazek. Gdzie? Tam. Nie widziałem się. Aha. No. Super. Ale nie pokażę tego, bo to może być... Bo ci zdejmą ci za ten. Dadzą ci ten, monetyzację. No. 1000 subskrypcji i będę miał monetyzację. Dobra? Ale demonetyzację. No, no właśnie. Jeszcze nie być. Ciemno jak...